Jesteśmy po Mistrzostwach Świata IFMA w Bangkoku. Razem ze mną trener Maciej Skupiński. Jeżeli się nie pomyliłem, Bangkok, nie Pattaya. Bangkok, tak. Trenerze, jeden medal, brązowy medal Łukasza Radosza. Właśnie i pytanie, polska kadra zadowolona, bo jeden medal. Na ile tak naprawdę był apetyt? No mieliśmy razem z trenerem Simoniesem tak na jeszcze dwa krążki. Aczkolwiek do tego, ja wiem, że rozliczanie jesteśmy z medali, no tu jest jeden, tu w zeszłym roku był złoty, teraz jest brązowy, ale musimy też postawić całej kadry. No, jak przegrywaliśmy, to przegrywaliśmy z zawodnikami, którzy potem niejednokrotnie triumfowali i to były takie walki nie do jednej bramki. Oskar Zigert na przykład przegrał z Rosjaninem, którego miał w pierwszej rundzie na deskach i to też taka była... No w mojej opinii wiadomo, tylko że ja nie jestem obiektywny, ale mogło być inaczej. Tak samo Laura Nowicka, która była w zasadzie dwa tygodnie seniorką dopiero. Walczyła z Rosjanką, triumfatorką poprzednich Mistrzostw Świata i no bardzo ładnie walczyła, bardzo sobie poradziła. Troszeczkę przewaga fizyczna była ze strony Rosjanki, wiadomo, bo to już była taka seniorka. A u dziewczyn nie było tego podziału, że do 23 lat. Bo u mężczyzn zrobili ten podział do 23 lat. Paulina Iwnicka tak samo, to jest debiutantka, była tak samo, trafiła Rosjanka, też bardzo ładnie walczyła. No jak trafiliśmy na takich zawodników albo przeciętnych, albo nie żadnych gwiazdy, no to wygrywaliśmy przed czasem. Wygrywaliśmy te walki szybko, w ładnym stylu, no potem była ta ciężka walka. Myślę, że sędziowie jeszcze są nieprzyzwyczajeni do tego, że wygrywamy z Tajami, że wygrywamy z Rosjanami, z Białorusinami. I no, postawa całej kadry, walka rokuje bardzo na następny sezon. No, dwóch młodych też chłopaków walczyło z Głogowa, też bardzo ładnie się pokazali. No i przede wszystkim taka jedność w kadrze. No właśnie trenerze, tak zacznijmy może od tych weteranów, bo na te nowe twarze jeszcze przyjdzie czas. Łukasz Radosz, apetyt ogromny, bronił tytułu Mistrza Świata. Co się stało w tym półfinale, że to jednak jego rywal okazał się lepszy? No troszeczkę tutaj tak brak takiej dyscypliny taktycznej, aczkolwiek no Łukasz ma jakieś problemy, no to nie można zwalać, ale sygnalizował problemy żołądkowe i myślę, że też nie miał dnia do końca, bo ja uważam, że jest bardziej kompletnym zawodnikiem niż Rosjanin i Rosjanin potem w półfinale przed czasem wygrał przez knockout swoją walkę. No tu właśnie zabrakło takich troszeczkę zmian tempa i myślę, że Łukaszowi może troszeczkę zabrakło sił i nie miał dnia, no. Aczkolwiek jest to cały czas klasowy zawodnik i przy następnej konfrontacji z zawodnikiem z Rosji zdecydowanie na niego stawiam, już mamy przygotowaną taktykę. Czyli rewanż w Mińsku w listopadzie? Mam nadzieję, no, najlepiej w finale. Trenerze, Mateusz Janik, tak? Zawodnicy w ogóle Rafała Króla, też tam dobry występ, pierwsza walka, zwycięstwo przed czasem. No co by nie powiedzieć, w ogóle całe Podkarpacie, bo to był też Arek Krupa, mocny, że tak powiem, obszar polskiego Muay Thai. Jak ci zawodnicy okiem trenera się zaprezentowali? Mogli lepiej? Czego tak naprawdę zabrakło? No troszeczkę... Tutaj też walka w amatorskim Muay Thai chodzi też taką walkę na punkty. Trzeba zbierać te punkty są liczone i na przykład Arek Krupa wspomniany ma taki styl destrukcyjny. On się rozwija powoli, no wystarczy spojrzeć na jego pierwszą walkę, którą bardzo niebezpiecznym zawodnikiem z Kirgistanu bodajże walczył i dopiero w trzeciej rundzie on się rozkręcił. W trzeciej rundzie był tak, że pokonał go przed czasem, ale przetrwał bardzo, to bardzo twardy zawodnik i przetrwał takie momenty, no przyjął obrotowego łokcia, bardzo niekonwencjonalny, z różnych płaszczyzn bił przeciwnik i Arkowi potrzeba troszeczkę czasu, żeby się rozkręcić. Walka jego finała, ta kolejna walka z Tajem, no wspaniale zawalczył taktycznie i rzeczywiście to rozwiązał, aczkolwiek zabrakło takiego niuansiku, jednego niuansu, żeby nie przyjmować tych kopięć, które Tajowi bardzo punktują, czyli midla. Mateusz Janik, no, pierwszą walkę wygrał przed czasem bardzo ładnie. W drugiej walce walczył z takim Norbertem Szpetem Attilą. To jest Węgier, który w zeszłym roku przegrał w finale z Walecem, ale to jest zawodnik bardzo niekonwencjonalny i bardzo taki robiący karierę, dostał w ogóle taki tytuł odkrycia roku. Nie miał jeszcze Mateusz na niego sposobu, bo to był
on w innym tempie walczył. Mateusz troszeczkę bardziej siłowo. No, to była druga walka Mateusza z Norbertem i zawodnicy, i Mateusz sobie z nim radził, aczkolwiek był sprytniejszy. Węgier był sprytniejszy, wypunktował. No niesamowity zawodnik. Ktoś jeszcze od Rafała właśnie? Tak, Oskar. Oskar Zygert, który bardzo dobrze był przygotowany. Tutaj tą walkę troszeczkę też brak takiej trzymania się tej taktyki konkretnej. Troszeczkę wzięło go taki gorący jego temperament i zamiast chłodno punktować, robić akcję Rosjaninowi, to wszedł w nim bójkę, troszeczkę zaczął przyjmować jego styl, dał sobie narzucić. Nie wykorzystał tego, że miał w pierwszej rundzie go na deskach. No, przegrał na punkt, aczkolwiek, no, tak jak mówiłem, tylko że trzeba wziąć pod uwagę też tą drugą stronę. Rosjanin także był bardzo utytułowany z Dagestanu i też bardzo sprytny, bił niekonwencjonalnie w różnych płaszczyznach. No naprawdę, tutaj no nie można mieć pretensji do chłopaków, do zawodników, a przegrano. Oczywiście, sportem porażki też są wpisane no, oczywiście w karierę sportowca, natomiast wspomniał trener o dwóch chłopakach z Głowa, podopieczni Macieja Dominczaka, który cały czas gdzieś szuka tego swojego miejsca, czy to w Muay Thai, czy kickboxingu jako trener. No i właśnie ci dwaj młodzi zawodnicy, którzy byli pierwszy raz, jak trenera okiem oni, że tak powiem, zapatrują się na tą karierę międzynarodową? Znaczy no, ich występ oceniam bardzo pozytywnie. Mariusz, który walczył właśnie w tej kategorii do 23 lat, a miał być w kategorii wyższej, to już wybrali w ogóle, oni mieli się zamienić. Odwrotnie mieli startować, no ale wiadomo, przepisy były takie. Stoczył bardzo ładną walkę z naprawdę takim bardzo niebezpiecznym Węgrem. Rozwalił sobie stopę. I w drugiej walce nie bardzo mógł sobie pozwolić już na takie techniki ulubione. Aczkolwiek no, pokazał się z bardzo dobrej strony, duży asortyment technik, wolę walki. No, wykonywał polecenia, które w narożniku były mu dawane. Jest to naprawdę bardzo obiecujący zawodnik, taki zdyscyplinowany i jego walka się może bardzo podobać. No, Kuba Syc, taki bardziej troszeczkę siłowy, jego budowa na to też wskazuje, walczący z odwrotnej pozycji. Troszeczkę, znaczy u niego nie troszeczkę, tylko zabrakło doświadczenia. Walczył z takim rywalem z Finlandii, dużo bardziej doświadczonym, któremu pasował styl Jakuba, to znaczy ta postawa Mańkuta. Pasowała mu, no i to wykorzystywał i no niestety przegrał, ale pokazał się z bardzo dobrej strony i tak samo taką dyscyplinę wykazał, że jak coś wchodzi, no i zaufanie do trenerów, którzy jak w narożniku podpowiadaliśmy, to rzeczywiście było z rundy na rundę można było z nim pracować. Bardzo, bardzo dobrze ułożeni zawodnicy. No, myślę, że będą kontynuowali tą karierę. Dobrze, przejdźmy w takim razie do dziewczyn. Swoją trener Paulinie Nińskiej, zawodniczce z Olsztyna, która debiutowała. Właśnie ta rywalizacja kobiet, tak naprawdę dużo brakuje Paulinie do tej najwyższej czołówki, bo wiemy, że walczyła dziewczyna z Tajlandii, Chomani bodajże, która wygrała chociażby Muay Thai Angels. No w ogóle tutaj zawodnicy, tam, zawodowcy, nawet ci, którzy zajmują czołowe miejsca w rankingach, nie mieli ograniczenia. No, wiem, że nawet był zgłoszony Superbon. Nie walczył w końcu? Nie walczył w 71 właśnie ten, który z Arkiem walczył. Paulina no, pokazała, że jej niedużo brakuje, aczkolwiek czasami ten przeskok, czyli taka przyzwyczajenie do pracy na zmęczeniu takim skrajnym i dyscyplina, przede wszystkim taka też dyscyplina, że jak coś wchodzi, to robimy to dalej, dopiero potem zmieniamy, kiedy przeciwnik znalazł już obronę. Niedużo jej brakuje i ma dziewczyna dobry charakter, do walki nie wymięka, w ogóle nie przestraszyła się tej Rosjanki i myślę, że tutaj jak najbardziej pozytywnie, na szerokie wody od razu była rzucona, a widziałem jej walki, że jej było ciężko często znaleźć przeciwniczkę, walczyła dwukrotnie z tego, co ja pamiętam, ale pewnie jeszcze z dwie kategorie wyżej, no nie mogła sobie tak dopasować. Na Mistrzostwach Polski bardzo ładnie się pokazała, wygrała w finale z zawodniczką z Krakowa, tak, z klubu Amnat. No, duży kunszt, dobry charakter, dobrze prowadzona, nie boi się walki. No, tak z naszej strony to byśmy chcieli, żeby kontynuowała też tą karierę. Jest to kategoria 48,
która no nie jest tak na Mistrzostwach Europy, może troszeczkę mniej obsadzona. Na Mistrzostwach Europy na pewno, ale na Mistrzostwach Świata, gdzie walczą wszystkie nacje azjatyckie, no to to jest jedna z popularniejszych pewnie wśród kobiet. Zakładam, zwłaszcza, że też ONE, organizacja zawodowa, tak, o której też pewnie porozmawiamy, też robi walki Muay Thai również kobiet, więc no, są widoki na przyszłość dla kobiet tej kategorii. Natomiast jeszcze jest jedna zawodniczka, stąd z Warszawy, z Akademii Walki. Pierwszy raz pięściarka pojechała na turniej Muay Thai. No i trener, jak ocenia jej występ? Bardzo dobrze. Laura, mam przede wszystkim, pomimo że to były zawody wysokiej rangi i od razu przeciwniczka też była taka z górnej półki, to nie wypękała tej walki, no i co najważniejsze, nie postawiła siebie, tak z tego co zauważyłem, na przegranej roli, czyli że ona wyszła walczyć o wygraną. No, mieliśmy plan, ale jednak siła fizyczna większa taką dojrzałością, sprytem, no i taką... No to doświadczenie wygrało dużo, doświadczenie i siła fizyczna. Ale Paulina, Laura to jest moim zdaniem taki diamencik w kadrze w tej kategorii 45, która no jak będzie szła tą drogą, którą idzie, to myślę, że może zajść bardzo wysoko. No więc w takim razie trzymamy oczywiście kciuki za to, żeby tych medali było więcej. Natomiast tak ogólnie podsumowując, jeden medal na tylu startujących. Plan minimum spełniony? No minimum jest, aczkolwiek no tutaj mi jako trenerowi to się wysuwają przed medale walki chłopaków, ich postawa. Jest to bardzo mocna kadra, z którą można bardzo dużo zrobić. No szkoda tych medali, bo jeszcze myśleliśmy, że jeszcze dwa dojdą, ale to wiadomo. Wszystko się okaże, no i tak bardzo ukierunkowujemy się na te mistrzostwa, też, ale na tą przyznaną Igrzyska Europejskie w Krakowie w 2023 roku, gdzie będziemy gospodarzami. To jest tam w takiej najdalszej perspektywie takie obiecujące, bo czasami można przywieźć te medale, kiedy się zaczyna o nich rozmawiać, to nagle wychodzi, że za mało w kategorii, żeby było stypendium, a z kim walczy. No i to jest troszeczkę takie się kończy. Natomiast tutaj z dumą można mówić i rozwijać temat i opowiadać dużo o walkach chłopaków, dziewczyn, naszych zawodników. No, przywieźliśmy jeden krążek. Myślę, że on jest bardzo cenny. Nie ma bardziej prestiżowej imprezy w świecie kickboxingu, w świecie Muay Thai niż no, starty na IFM-ie. Natomiast właśnie a propos samej IFM-y, też trochę zmian. Bo to już nie jest International Federation of Muay Thai Amateur, ale to jest International Federation of Muay Thai Association. I kobieta w logo, no i trenerze. Zmiany kosmetyczne tak naprawdę, czy coś za tym idzie? Bo z tego, co dziś wyczytałem, że to WBC też zaczyna gdzieś tam współpracować bliżej. Zawodowa federacja połączyła się z federacją amatorską. No logo rzeczywiście się zmieniło od dłuższego czasu. Już jest taka kampania Stop Przemocy wobec Kobiet w IFM-ie. To nie jest nowość, bo to już od dłuższego czasu. Są organizowane różne sympozje na ten temat i stąd jest to logo. W logo są przedstawione również kobiety. No i to takie, że nie są gorsze. Mi się to bardzo podoba. Mam nadzieję, że to nie idzie w jakimś innym kierunku. Nie jest to ta moda na feminizm obecnie. Tak, no i przede wszystkim w tej Tajlandii najwyżej to się wytnie. Zna tę straszną modę zmiany płci. Tak, no trzecia płeca oficjalnie uznana. No. No. No można się śmiać, no ale jest taka że tak powiem, no sytuacja. Aczkolwiek no, ja bardzo dobrze odczytuję to, co się stało w IFM-ie ten zjednoczenie, bo to jest jakaś perspektywa od razu dla zawodników amatorskich walczących zawodowo. No tak między innymi Francuz Jimmy, który 75 kg tam góruje, też w IFM-ie pięknie walczył i to jest dla niego też taki szybki, od razu idzie za tym jakaś kontrola nad kontraktami, kontrola nad tym wszystkim, że nie urywa się tam gdzieś jakiś promotor, który obiecuje, potem znika, potem go nie ma. Także to jest bardzo obiecujące. Trenerze, no to w takim razie, jeżeli chodzi o Muay Thai, to już powoli kończymy. Natomiast
nowa miłość trenera, nowe zainteresowanie, czyli Letway, oczywiście sport, który zdobywa coraz większą rzeszę fanów. W Polsce pokazuje go Kanal Plus i ostatnia gala WLC 9, The Art of Nine Limbs, Dave Leduc z Setem Baczyńskim i Artur Sawadek z Saszą Moisą. Wiemy, że oglądał trener, bo już wcześniej przed rozpoczęciem nagrywania trenera powiedział, że oglądał. No i właśnie pytanie, ten sport, ta gala, jak to w ogóle się widzi trenerowi? To jest, że tak powiem, wyższy level niż Muay Thai, jeżeli chodzi o sztuki walki? Wyższy to bym nie powiedział, dlatego że zawodnicy tam inaczej są wyszkoleni technicznie. Myślę, że gorzej, ale nie chcę im tu nic ujmując, ale no, walka z samych tych taśmach jest dużo bardziej taka urazowa i stąd myślę, że jest więcej siłowej takiej walki niż u zawodników z klasycznego Muay Thai. Bo, no jest to, pomimo, że już transmitowany przez telewizję, jest to jeszcze taki sport ekstremalny, taki, z którym no nie wiem, czy by się przyjął w Polsce, czy się przyjmie, aczkolwiek no, mam takie zamiary, żeby zacząć go propagować. Przede wszystkim też z uwagi na kodeks taki panuje i na zawodników walczących, czyli takie kultywowanie ich skromności, nie wynoszenie się ze swoimi sukcesami, a walki same w sobie, no świetna walka Artura Sadiaka. No wykazał charakter, aczkolwiek tutaj konfrontacja styli okazała się taka, że no nie dał rady zawodnikowi z Ukrainy. Dave Leduc no, wywodzi się z Jeet-Kune-Do i on ma te techniki w takich płaszczyznach, w których można na treningu nie ćwiczyć obron w ogóle, no bo się nie zna. I on przepiękną walkę zrobił. Uważam, że tak ani walka nie była na siłę, nie była jakaś taka, żeby destrukcyjnie zniszczyć przeciwnika. Po prostu no, takie wyczucie dystansu i asortyment technik i w ogóle wyczucie walki, zimna krew zachowana. No, wspaniała była to walka no i wydaje mi się, że jakoś to się może jeszcze z uwagi na uderzenia głową właśnie, tego bym się obawiał, że może być problem z takim odczytaniem prawidłowo tego sportu, ale myślę, że jakoś zaczniemy. Trenerze, ale tak zapytam, bo ja oglądając dziś te walki Leduca i innych zawodników zauważyłem, że tam przede wszystkim tempo. Tempo jest dużo niższe niż w Muay Thai, ta walka jest mniej dynamiczna. No oczywiście już pomijając Leduca, który ma te firmowe kopnięcia frontalne na udo, świetnie operuje głową, obrotowe łokcie, tak? Natomiast sam obraz tej walki, nie zauważył trener na przykład, że tam jednak zawodnicy gdzieś tam mniej dynamicznie atakują, ta walka wolniej się rozkręca? No tak, no ale w klasycznym Muay Thai też te dwie pierwsze rundy to są takie, żeby dać możliwość obstawienia zakładów, rzadko kto rusza od razu, ale tam faktycznie, no myślę, że to jest też z uwagi na przepisy, że pierwotnie tutaj na gali widziałem, że były jednak werdykty, który wygrał. Już od kilku gal na WLC, ale w Japonii, gdzie Japonia też promuje Letway, jest tradycyjne Letway, czyli knockout albo remis. No właśnie i to też jest powód tego, żeby czekać na ten jeden konkretny moment, no i nie tracić zbędnie siły, to jest tak. No i też z uwagi na te wysokie rzuty, no, to też kosztuje trochę sił, bo są dozwolone wyższe rzuty. Myślę, że przy nie wszystkie walki, ale jest rzeczywiście to takie bardziej mierzone, bardziej takie no, na jeden cios. Aczkolwiek no, myślę, że w niższych wagach ci zawodnicy też takie mocne tempo narzucali. Ja pamiętam jeszcze z takiego filmu, dokumentu na Netflixie, gdzie walczył jeszcze Artur Sawadiak i wygrał wtedy pas. No walki od razu zaczynały się tak mocno. Bodajże pamiętam, że tam było nie było 5 rund, tylko mniej, ale bo to było ileś tam walk pod rząd, ale no narzucali od razu mocne tempo, wiadomo. Kondycja ma kluczowe znaczenie w sportach, w sportach walki szczególnie. Trenerze, a propos Dave'a Leduca, listopad, świetna, że tak powiem, możliwość w ogóle spotkania oczywiście legendy Letway. Zapraszamy, seminarium tutaj w klubie, jak rozumiem, tak? Klubie, który jeszcze powstaje, to o czym też sobie za chwilę porozmawiamy. Natomiast skąd pomysł w ogóle, żeby tego Leduca tu ściągnąć? Bo rozumiem, że to już jest potwierdzone, jest dograne. I pytanie, czy już możemy coś zdradzić, nad czym głównie będzie się skupiał Dave Leduc, co będzie pokazywał tak naprawdę? Czy to już jest ustalone, czy raczej będzie miał dowolność? To znaczy są dwie opcje do wyboru.
które są w kontrakcie wyszczególnione, to jest albo takie sportowe, albo więcej technik. No coś tam na pewno połączymy to. Z uwagi na to, że to jest nieduża sala, a na seminarium było takie do 30-40 osób, no to myślę, że zrobimy dwie tury takie. No Dave przede wszystkim, kiedyś napisałem do niego na Messengerze odnośnie technik, odnośnie tego, jak się zaczyna uczyć, trzeba postawy zmieniać i tak dalej. I kiedy mi odpisał tak i złapałem kontakt pierwszy z nim, żeby oglądać jego przekazy właśnie na Instagramie, na YouTubie i czerpać właśnie z tego i to powtarzać. Jego komunikatywność bardzo mi się spodobała, no i to, że on w zasadzie jest bardzo wszechstronny taki, kręci programy jeszcze takie turystyczne, no wygrał 2 razy turniej w więzieniu właśnie tego Letway. No jest taką wszechstronną bardzo osobą, wiecznie uśmiechniętą, no i nieobitą. Nie widać po jego twarzy zbytnio tego, że tak ekstremalny sport uprawia. No ale też trzeba przyznać, że jak na zawodnika Letway jest dużo wyższy zawsze od swoich zawodników, bo prawie 1,90 m wzrostu, a ci Birmańczycy do wysokich nie należą. No tak, myślę, że to jest też argument duży jego i jego przewaga. I stąd też myślę, że wziął się ten przeciwnik nie z Azji, tutaj tylko ze Stanów, tak. No jest to kategoria, w której Birmańczycy mają mało przeciwników, zawodników, aczkolwiek no, został zdetronizowany ten dużo ich było, tak, trudne nazwiska. Ale niestety, znaczy stety, albo niestety dla nich, no Dave ich bezkonkurencyjnie pokonywał. Trenerze, czy jest coś ustalone, co będzie Dave pokazywał, tak? Czy skupi się gdzieś tam na tych atakach głową, czy raczej to Muay Thai, który on przecież trenuje też od wielu, wielu lat w Tigerze na Phukecie? Nie, myślę, że będziemy się na tych technikach charakterystycznych, czyli przede wszystkim uderzenia głową, jaką częścią, jak się to uderza, że to nie jest jakaś uderzenie z głowy, no i też podejście do tego treningu i tych uderzeń z głową, no bo no nie można cały czas ćwiczyć uderzając głową, ale też takie, poprosiłem o takie też aspekty zdrowotne odnośnie kontuzji, jak to u niego jest, żeby opowiedział troszeczkę o tym. No takie pytania, żeby zadawała, takie no wiadomo, z tym komentarzami się spotkałem takimi, że to już nie jest sport, że to już jest bijatyka, że to jest no. No właśnie, trenerze, jak to trener w ogóle odbiera takie, no dla nas są głupie komentarze, tak, no bo gdzieś tam ja nawet byłem sportowcem dawno, dawno temu, trener jest to dzisiaj, natomiast no kurczę, w sportach walki chodzi o to, żeby pokonywać przede wszystkim siebie, swój ból, a niekoniecznie tak przeciwnika uszkadzać, więc no dla mnie to jest taka paplanina ludzi, którzy nigdy tak naprawdę w tym nie byli. No właśnie dlatego tych komentarzy jest dużo, dużo mniej. I myślę, że to laicy głównie piszą, którzy nie mieli kontaktu, no bo tu rzeczywiście chodzi głównie o walkę z samym sobą i to jest największa wartość, tylko że tego nie widać na pierwszy rzut oka. Widać wymianę ciosów, taką walkę ciało przeciwko ciało, ale tu jest, jeżeli chodzi o taki hard ducha, no to to jest decydujące i myślę, że te osoby zapraszam na seminarium, które się źle wypowiedziały i myślę, że zmienią zdanie. Trenerze, jak się zapisać w takim razie? Są już prowadzone zapisy, czy to trzeba bezpośrednio do trenera, czy jest jakaś strona, grupa, wydarzenie na Facebooku? Jest wydarzenie. Do mnie zgłaszały się już osoby z Wrocławia, z Warszawy tutaj, żeby im zaklepać miejsce, aczkolwiek myślę, że miesiąc przed zaczniemy zapisy albo na początku listopada. Taki albo będzie mail, przez maila się zgłosić albo telefonicznie. Zapraszamy wszystkich. Na pewno będzie to bardzo uwidocznione w internecie, że już są otwarte zapisy, że można się zapisywać. Śledźcie wydarzenie, naprawdę jedyna taka możliwość, żeby z tak popularną postacią, no z mistrzem świata tak naprawdę, to jedna z największych postaci, jaka kiedykolwiek była w Polsce, jeżeli chodzi o sztuki walki, Dave LeDuc, oczywiście w Serafinie. W Serafinie, który ma nową siedzibę, niedługo otwarcie, no i trenerze prace remontowe idą. Gdzie teraz tak naprawdę znajdziemy trenera, jak to będzie wyglądać, bo rozumiem, że jeżeli chodzi o starą, dobrą szkołę Muay Thai, to nic się nie zmienia. Nie, nie zmienia się. No, tutaj będziemy zajęcia prowadzić Muay Thai i boksu z Karolem Landowskim. Bardzo dobra lokalizacja, taki nie za duży kameralny, troszeczkę klub na jakieś 20-30 osób. Bardzo właśnie dobry dojazd. Myślę, że do Pawła na Stuli będę wpadał, bo tam są też zawodnicy tam na jakieś treningi personalne, ale myślę, że przede wszystkim zapraszam tutaj na zajęcia Powstańców Śląskich 10. No ludzie wiedzą, jak mnie znaleźć. Jak są, to nie ma problemu.
No na pewno nie ma problemu, trener cały czas jest na Facebooku, natomiast zapraszamy oczywiście, kiedy w takim razie uruchamiamy tą lokalizację. Planowany jest pierwszy trening 2 września, a takie oficjalne otwarcie w tą sobotę po 2 września. Więc zapraszamy oczywiście wszystkich chcących trenować Muay Thai. No i pytanie, czy Letway z czasem będzie wprowadzone? Tak. Krótko, zwięźle. Tak. Maciej Skupiński w takim razie. Dziękuję bardzo, trenerze. Dziękuję.